Mel, 11 lipiec 2021, 80. rocznica umieszczenia w obozie Dachau biskupa Neuhäuslera, urodzonego przy Dachau, który ufundował klasztor Krwi Chrystusa w Dachau 28 kwietnia w 63 roku, gdzie sprofanowano Eucharystię. 28 kwietnia w 2019 roku. Następny element tej całej akcji przeciwko Kościołowi. Tutaj mamy tablicę, że 20 marca 1937 roku, Niedzielę Palmową, 163 młodych ludzi przybyło z Lübecki, żeby mieć konfirmację. Bo już wtedy naziści panowali. Ale za to w Niedzielę Palmową w 1942 roku zbombardowano Lübeck, żeby mieć pretekst do aresztowania kapłanów, trzech kapłanów katolickich i pastora, żeby ich ściąć w Hamburgu 10 listopada 1943 roku. By ich krew spłynęła razem. Mówił o nich obecny tak zwany papież Franciszek. Papież Franciszek zaczynał swoją rolę 12 października 1986 roku w Hamburgu, właśnie mówiąc o męczennikach z Lübeck, którzy zostali skazani na karę śmierci 23 czerwca 1943 roku w klasztorze Świętej Marii Magdaleny z 1229 roku fundacji biskupa Bruno. Teraz jest tam muzeum. Tak wszystko dobrze zaplanowano. Teraz się wyszczepia wszystkich. Szatanista Franciszek, szatanista Nycz. Kościoły w Hamburgu zlikwidowano, jest tylko dla wyszczepionych. Na ratuszu działa Częczał. Człowiek, który się urodził 20 stycznia 1966 roku w Bremen. Hamburg do wyszczepienia. Działa w ratuszu. Ratusz jest zbudowany na dwóch klasztorach fundacji grafa Adolfa IV. Pradziadka polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, którego ojciec Adolf III założył nowe miasto Hamburg. Dziadek Adolf II założył Lübeck, jego brat Bruno, tak jak mówię, założył Braniewo, był biskupem. Także to jest wszystko zaplanowane na nasze czasy. Jezu, ufam Tobie. Dzisiaj jest również rocznica tego samego dnia, co dano do Dachau biskupa Neuhäuslera, księdza Neuhäuslera, potem biskupa 20. kwietnia w 1947 roku, tego samego dnia, 11 lipca w 1941 roku zamordowano w Hamburgu biskupa Płocka Leona Bethmańskiego. Wiedział o tym doskonale. Kardynał Wyszyński wie o tym, były biskup Płocka, arcybiskup Stanisław Bielgus. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża nadziei, wspomagaj nas.